Janusz i Grażynka w RMF FM. Janusz, gdzie ty po mnie dęczysz? Czy ty nienormalny jesteś? Weź ty mnie zbierz z tej podłogi, Janusz. No zobacz, no co popadło, ty popatrz. Kałabanie popadli, czort karty rozdaje. Ty się nawaliłaś, Grażusiu? No co ty opowiadasz, Janusz? Gdzie mi takie rzeczy? Ty kręgosłup mi czasnął w tą. Podrzucałam do góry Kaję Godek, wiesz. Po tym, jak nasz trybunał zapewnił nam wygraną w sprawie aborcji, ty, no to myśmy ją z radości podrzucali, znaczy z jej radości. No i ty słuchaj, jak ja ją pizgłam w górę, to ty, ona podobno do tej pory nie wróciła, stary. No, robicie lewituje? Słuszna koncepcja. Tylko nie koncepcja, Janusz, co? Tylko nie koncepcja. Bo co? Kaja Godek i koncepcja. No co ty jesteś, nienormalny jakiś? Janusz, ona do siebie nie wróciła podobno z tej radości. Ty, ciągle dobra, tam okay. Podskakuje. Pani licho tą panią Kaję. No. A co wasz prezydent na to wszystko? Kto? No Duda, co ostry cień mgły go zasłonił. Aha. A ten! Co z nim, bo go nie ma? Dobrze, ty słuchaj, dobrze. No. On został wysłany na zaległą autokwarantannę, wiesz? Wiosna autokwarantannę? Na ile? Na 5 lat, Janusz. No, na Grażyna. 5 lat, dla bezpieczeństwa niech siedzi w domu, to nie jest wychodzi. Prezydent, to jest prezydent, on głowa może podobno państwa. Zakupy tylko w godzinach dla seniorów robić, wiesz? Głowa państwa, no. Głowa państwa. To już bez przesady. Grażyna, bez przesady, ale on żadnej wizji swojej prezydentury nie przedstawił narodu. No jak to, Janusz? No, no co ty przespałeś? No jak nie. To nie przedstawił, cały czas prezentuje przecież. No ja. To jest prezydentura na miarę naszych czasów, Janusz. To czyli? Jest prezydentura bezobjawowa. Ale co, Grażyna, prezes nie przygotował wizji mu, czy jak? Co ty oszalałeś? Przecież prezes nie ma czasu teraz przygotowywać jakiejś wizji jakimś dudusiom. Ty wiesz, że nasz prezes jest teraz wicepremierem przecież. Ty wiesz, że on teraz wszystko musi nadzorować. Wszystko. Pracę jajników, kalendarzyki małżeńskie, Polek, Polaków, słuchaj, tego Giertycha. Ale wiesz co, no. Wpływ Dudy na rzeczywistość nigdy nie był specjalnie imponujący. Ale teraz, gdyby politykę porównać do meczu, o, to Duda odkrywa w nim rolę pustych trybun. O tych meczach i o tych stadionach to ty nie mów nic. Bo co? Bo przez twoją głupotę to nas nawet do tego szpitala na Stadionie Narodowym nie wpuszczą przecież. Bo co? Bo ty masz zakaz stadionowy przecież. Oj, zdarzyło się w młodości. Ale głupę. Że ty się za taką ciężką babę wzięłaś, no podziwiam cię. Ciężki temat, no.